Cześć, witam Was w rezerwacie Płużnica. To jest bardzo malutki rezerwat. Ma zaledwie 4,5 hektara powierzchni. Jest to las naturalny, mieszany. Dominują tutaj buki, są sosny, dęby. Generalnie teren jest bardzo malutki i znajduje się w Nadleśnictwie Rudziniec, w województwie opolskim. Pokażę Wam na mapie dokładnie ten bardzo niewielki trójkąt, który jest właśnie wydzielony jako rezerwat. Już w latach 50. XX wieku powstał tutaj rezerwat. Miał 2,5 hektara, teraz jest troszkę większy, ale jest naprawdę bardzo mały i skromny. I widać rzeczywiście, że tutaj ten teren nie jest ruszany, że drzewa, które upadły, leżą i się rozkładają, ale no jest tego mało, strasznie mały teren, dużo samosiejek. No szkoda, że tak mały teren wyznaczono na rezerwat. No tak trochę symbolicznie, nie wiem, chyba tylko po to, żeby się odpierdzielili od lasów państwowych, że nic nie robią. No to zrobili, no. Okej, ale nie będę marudził, przejdę się tutaj jeszcze wzdłuż tego rezerwatu, idę potem w głąb zwykłego lasu gospodarczego i tam rozłożę obóz i wyciągnę trochę sprzętu. Zobaczcie, tu się zaczyna, a tam, gdzie widać to skrzyżowanie dróg, tam się kończy, więc to jest tylko ten kawałeczek, bardzo, bardzo mały obszar, symboliczny. My idziemy teraz tam. To jest podpinka z Amazona, najtańszą jaką mi się udało znaleźć. Nie wdając się w szczegóły, ci co wywołali temat wiedzą o co chodzi. Nie chciałem kupować jakichś drogich podpinek, polecaliście polską firmę. Patrzyłem na ceny 600 zł, 700 zł, no trochę ta cena mnie przeraziła, więc wziąłem coś taniego z myślą, żeby to przetestować. A tak naprawdę nie mam żadnej pewności, czy w ogóle będę tego typu sprzętu używał. Więc zobaczymy, czy to, jak to się instaluje i czy to coś daje. Hamaczek mam. Dołączone są liny. Nie wiem, czy muszę to mocować do lin, czy mi wystarczy moja taśma od hamaka. Myślicie, że to będzie działać? Teraz bym musiał wleźć do hamaka. I kolejna nowość to jest tarp. Zaszalałem ostatnio. Ale tym razem tarp jest używany z Oelixa. Taki. Nigdy tego jeszcze nie rozkładałem, więc może być obciach.
Oj, poplątane te linki. Ło, panie. Powiem tak, wygląda to jako tako, ale czy to tak powinno być rozłożone, nie wiem. Mam wrażenie, że ta podpinka jest niestety za luźna tutaj. Albo jest ona na większy hamak, albo ja coś źle zrobiłem. Niemniej jednak spróbuję się tutaj, poczekajcie, delikatnie, ostrożnie. Zdejmę, no, dajesz chłopie, o! Nie jest źle. No. No i sobie leżę. Mam zadaszenie. Może rozkładanie tego zadaszenia nie wyglądało super profesjonalnie, ale się trzyma, jest napięty. Mam daszek. No i co? Oj, teraz pewnie zaczniecie pisać, że to nie tak, że tutaj coś źle założyłem, źle zamocowałem, węzłów nie umiem robić. No, możliwe. Ale efekt został osiągnięty. Ej, nawet jest mi dosyć ciepło od spodu. Jak to wygląda? No jest tu trochę luźno. Wydawało mi się, że to powinno jakoś nachodzić i tu się gdzieś mocować. I wtedy miałbym tutaj taki ala śpiwór, taki ściśle przylegający. Ale może chodzi o to, żeby tam właśnie było luźno, żeby tam się dostało powietrze i żeby mnie bardziej izolowało. No nie wiem. Obejrzałem jakiś filmik, jeden czy dwa na temat tych podpinek, ale nie powiem, żebym się doktoryzował na ten temat. Nie, wiecie co? Jest ciepło, kurde. Ja wiem, że dzisiaj nie mam mrozu, ale też nie nastawiam się na biwakowanie w zimie w temperaturach poniżej zera, ale teraz to rzeczywiście trochę izoluje. Nie czuję, żeby mi wiało po nerach i nawet w stopie jest mi ciepło, mimo że mam tylko tutaj skarpetki. Więc to może mieć sens. I teraz się mogę... O! Tu się trochę krzywo... No ale nieważne. Mogę się jeszcze tym zakryć, o, no, i drzemka poobiednia jak nic. Dobra, niezależnie od tego, co powiecie, jestem z siebie nawet zadowolony. Trzyma się to, nie odpada, da się w to wejść, da się położyć i da się wygodnie leżeć, więc jest nieźle. Dobra. Muszę powiedzieć, że trochę się na błędach uczę, bo tak jak ostatnio poszedłem w trasę i byłem całkowicie mokry, przemoczony, w efekcie przeziębiłem się oczywiście i przez cały ostatni tydzień byłem taki nie za bardzo do życia. No, kilka dni było kiepskich, ale potem już zacząłem z tego wychodzić. W każdym razie dzisiaj już wziąłem sobie bieliznę na zmianę. I tą przemoczoną koszulkę, która wisi teraz na drzewie obok, zdjąłem i założyłem nową, suchą koszulkę. Więc teraz jest mi bajecznie przyjemnie, cieplutko. I mogę sobie tu spokojnie posiedzieć i pobiwakować, i pogadać, i potestować. I zjeść coś wreszcie. Także nie jest tak, że człowiek jest całkiem głupi, tylko że jednak wyciąga jakieś wnioski. A co tak słabo to leci? Jest, dobra. Będzie jedzone. A w ogóle to wszystkiego dobrego po świętach i najlepszego w nowym roku. Zastanawiałem się, czy robić odcinek podsumowujący mijający rok i z planami na przyszły, ale stwierdziłem, że jakoś to chyba nie ma sensu, bo potem i tak połowy tych planów nie zrealizuję.
Więc, korzystając z okazji, powiedzcie, co dostaliście pod choinkę od Mikołaja albo od kochanej osoby. Ja dostałem ten oto komin i dostałem spodnie. Spodnie, wreszcie nie dżinsy. Wiem, że niektórych strasznie denerwują te dżinsy. Jak on wygląda w lesie, w dżinsach przemoczonych. Spoko. Ja lubię moje dżinsy, bo jak je ubłocę, to wrzucam je do pralki i mogę znowu w nich chodzić. Ale tak, upatrzyłem sobie takie spodnie w Decathlonie, syntetyczne, lekkie, szybko schnące. Także myślę, że przy takiej dodatniej temperaturze będą jak znalazł. Na zimę raczej nie, no chyba, że jakieś kalesonki pod spód założę. Zobaczymy jeszcze, ale dzisiaj póki co jeszcze w dżinsach. I co? No jeszcze taki jeden nożyk sobie sprawiłem, ale to może kiedy indziej go pokażę. A dzisiaj będzie jedzona część druga liofilizatów, czyli Liomeni Expedition Chicken Tikka Masala. Brzmi dobrze. Kurczak tikka masala z ryżem, danie liofilizowane. Ryż 26%, pulpa pomidorowa 23%, filet z piersi kurczaka paski 21%, jogurt grecki 20%, napój kokosowy 4%, migdały, olej rzepakowy, sól, przyprawy, zawierają gorczycę i cukier. Przyznać, że jest całkiem przyjemnie. Także opcja wiosna, jesień z podpinką, a na lato sam hamak i tarp. Myślę, że to ma sens. Ale będę jeszcze eksperymentował, zobaczymy. Czekam, aż zrobi mi się jedzonko, bo już naprawdę jestem głodny. Dobra, minęło około 10 minut. Otwieram teraz dolną część. No, potrawa się zrobiła całkiem fajna, gęsta papka ryżowa. Ciekawe, tak warzywnie pachnie. Aż kurde, czekajcie. Ale to słone. Kurczę, nie spodziewałem się. Co tu jeszcze było? Jogurt grecki, napój kokosowy, migdały. Aha, tu są migdały, faktycznie. Są migdały. Ciekawe, z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, żeby dodać płatki migdałów do potrawy. Ale to fajnie smakuje. Tu jest kminek, a już wiem dlaczego, skąd ten zapach. To jest zapach kminku i smak również. Rzeczywiście jest tu kminek w postaci ziaren. No to może być ciężkie dla niektórych, bo wiem, że są ludzie, którzy nie cierpią kminku, zwłaszcza w postaci ziaren, które się tam rozgryza podczas jedzenia. Ja nie mam z tym problemu, ale jest to dziwne połączenie. Nie spodziewałbym się tego. Kurczak jest smaczny. Ryż jest odpowiednio miękki. Mleka kokosowego za bardzo nie czuję. Jest lekka kwaskowatość, sporo słoności. Trochę za dużo jak dla mnie. Chrupią te migdały i ten kminek naprawdę dziwne wrażenie robi, ale w sumie okej. Thank you.
No i dobra, biwaczek zakończony. Jestem całkiem zadowolony z tego testu, tego nowego sprzętu, który zakupiłem. Wydaje się, że wszystko mi się może przydać. Dajcie znać, ile błędów popełniłem i jak bardzo były one karygodne. A tymczasem przejdę się jeszcze dookoła tego lasu. Tam pewnie się natknę na wycinkę, bo słychać było piły. Ale może już sobie darowali dzisiaj. No i widzimy się w następnym filmie. Cześć!